Najstarszy syn Diany i zaraz po Karolu pierwszy dziedzic do brytyjskiego tronu. Oddany mąż i przykładny ojciec. Dziś William obchodzi 37 urodziny, ale zamiast o dokonaniach księcia jako następcy tronu, media wciąż rozpisują się o jego romansach. Czy małżeństwo Kate i Williama dosięgnie klątwa Windsorów? Wombat, jak pieszczotliwie nazywali Williama rodzice, wiódł życie jak zwykły śmiertelnik. Urodził się w szpitalu, a nie w pałacu, jak inne królewskie dzieci i jako pierwszy w rodzinie królewskiej poszedł do żłobka. Niestety, śmierć Diany na zawsze odmieniła jego życie. Z dnia na dzień musiał wydorośleć i stać się oparciem dla młodszego brata. Szybko pożegnał się z prywatnością i musiał nauczyć się, jak radzić sobie z mediami. Nic dziwnego, że po szkole średniej zrobił sobie rok przerwy przed studiami. Wybrał się do Chile, gdzie udzielał się charytatywnie i próbował poradzić ze stratą matki. Po powrocie rozpoczął studia na kierunku historia sztuki, którą porzucił na rzecz geografii. Studenckie życie upływało Williamowi na imprezowaniu, gotowaniu i romansowaniu. Afrykański romans przeżył z Jessica Craig, a z Olivia Hunt był przez zaledwie kilka tygodni. Spotykał się także z Carly Massebirch, którą nazywano najpiękniejszą dziewczyną na uczelni, oraz z Rose Farquhar, o której mówiono, że była jego pierwszą prawdziwą miłością. Jedyną kobietą, która na dłużej zagrzała miejsca u jego boku, była Kate Middleton. Początkowo tylko się przyjaźnili. Prawdziwe uczucie narodziło się między nimi podczas charytatywnego pokazu mody. Gdy Kate pojawiła się na wybiegu w półprzeźroczystej sukni, William nie mógł oderwać od niej wzroku. Szybko zdobył jej serce i od tamtej pory stali się nierozłączni. Po studiach książę poszedł do wojska, gdzie świetnie radził sobie jako pilot helikoptera. Wówczas jego związek z Kate Middleton przeszedł poważną próbę. On nie mógł się zdecydować na kolejny krok w ich relacji, ona musiała się zastanowić, czy jest w stanie porzucić karierę na rzecz ukochanego. W końcu w konflikt zaangażował się książę Karol, który powiedział synowi, by zerwał z Kate i nie robił jej złudnych nadziei, a jeśli poważnie myśli o tej relacji, by w końcu zrobił w niej kolejny krok. Po kilkutygodniowym rozstaniu w 2007 roku parze w końcu udało się pokonać przeciwności losu. W 2010 roku ogłoszono ich zaręczyny, a rok później stanęli na ślubnym kobiercu. I tak książę William z nieśmiałego chłopca, ciągle przekładającego w czasie ślub, stał się przykładnym mężem i oddanym ojcem trójki dzieci, księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Dziś książę William obchodzi 37 urodziny, ale media zamiast rozpisywać się o jego dokonaniach jako następcy tronu, nieustannie donoszą o jego romansach. Na początku marca tego roku media podały, że związek Kate i Williama przeżywa trudne chwile, ponieważ William dopuścił się zdrady. Za jego domniemaną kochankę uważa się Rose Hanbury, byłą przyjaciółkę księżnej Kate. Plotki dodatkowo podsycała informacja o wielkiej kłótni, jaka miała miejsce między Kate a Rose, a która zakończyła się wykluczeniem byłej przyjaciółki i jej męża z towarzyskiego kręgu. Nic dziwnego, że media zastanawiają się, czy związek Kate i Williama dopadnie klątwa Windsorów. W końcu troje z czworga dzieci królowej się rozwiodło. Książę Karol zakończył swój związek z księżną Dianą po 15 latach małżeństwa. Księżniczka Anna z Markiem Philipsem rozwiodła się po 19 latach, a książę Andrzej i księżna Sara rozeszli się po 10 latach. Czy małżeństwo Kate i Williama powtórzy ten schemat? Mamy nadzieję, że nie. Sądzicie, że plotki o romansach Williama są prawdziwe? Zostawcie komentarz poniżej, a po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.